Jak co dzień przyszedłem na grób córki, która zmarła 3 miesiące temu. No i stwierdziłem, że brakuje takiej konstrukcji, która stała u Marysi i na tej konstrukcji metalowej, w której była w środku świeczka, czy znicz, były zawieszone koniki pony. Takie właśnie jak tutaj mam w ręku. Tych koników było 5 w różnych kolorach. No i dzisiaj jesteśmy praktycznie tutaj, jesteśmy codziennie, a dzisiaj rano stwierdziłem, że ktoś skradł te koniki. Całą tą konstrukcję z konikami. To były ulubione zabawki Marysi? Tak, to były ulubione. Ulubione były motylki i właśnie te koniki pony, która zresztą cała kolekcja została jeszcze w domu, ale tu została jej zrobiona taka właśnie specjalna konstrukcja z tymi konikami. Dostała je od kuzynki. No i niestety ktoś dokonał kradzieży i bardzo bym prosił, żeby jeżeli ta osoba mogłaby oddać nam te koniki, bo to jest i tak przeżywamy rodzinną tragedię, a dodatkowo taka strata ważna dla naszej córki i dla nas jeszcze bardziej pogłębia nasz smutek i może ktoś z osób wie, że ktoś przyniósł do domu dla dziecka, nie wiem, czy to dziecko dokonało, czy to osoba dorosła, nie mam pojęcia, ale bardzo bym prosił o pomoc w odzyskaniu tych koników. A ile ich było? 5. 5. One mają dla Państwa dużą wartość sentymentalną, tak? Dużą wartość emocjonalną przede wszystkim. Tak wyglądało jak ten znicz, tylko że bez szybek, bez dekla i to było ciemnego koloru. Gdzieś w takiej wysokości i na każdej stronie był zawieszony konik i do tego jeszcze takie światełka, tak jak na choinkach się wiesza i to było podłączone do baterii i w nocy świeciło, a w środku był znicz. Ten znicz został, bo ja tutaj dzisiaj rano posprzątałem, natomiast tej konstrukcji metalowej z tymi konikami niestety nie ma.